karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 7 głównych powodów, by nie kupować ubezpieczenia na hipotekę? Warto je znać. Po więcej wyjaśnień i pomoc, skontaktuj się z nami. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co 2 tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazywanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać artysty niezwykłego, Leona Wyczółkowskiego. Jest jednym z wielkich w historii polskiego malarstwa, grafiki i rysunku. Czołowy przedstawiciel okresu Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Urodził się 11 kwietnia w 1852 roku w Hucie Miastowskiej koło Garwolina. Rodzina pochodząca ze szlachty chodaczkowej gospodarowali na roli. Jednocześnie dzierżawili hutę szkła, którym handlowali. Szczęśliwe dzieciństwo Leon spędził na Podlasiu, w rodzinnym domu jego ojca Mateusza, w Ostrowie, w otoczeniu terenów wieprza, pulsujących rytmem natury. Te tajemnicze doświadczenia dla dziecka były w przyszłości inspiracją do tworzenia wielu prac poświęconych pięknu przyrody i niezwykłej mocy wielkich, starych sylwetek polskich drzew, a w szczególności cisów i dębów, które praktycznie czcił, a były one źródłem silnych wrażeń, które miały wpływ na przyszły kierunek twórczości. Wykształcenie artystyczne zdobył w klasie rysunku i malarstwa w Warszawie pod kierunkiem Wojciecha Gersona. W 1875 roku podjął studia na Akademii der Bildenden Künste München w klasie Aleksandra Wagnera. Powstaje tam studium Włoszki w malowniczym teatralnym stroju. Widać już dojrzałość artystyczną, świetny warsztat i delikatne operowanie światłem. Z Monachium Wyczółkowski przyjechał do Krakowa, do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, którą kierował Jan Matejko. Zamieszkał w domu Matejki przy ulicy Floriańskiej. Korzystał z pracowni znajdującej się obok Matejkowskiej. Na jego oczach powstała bitwa pod Grunwaldem. Interesujący siłą kompozycji, siłą charakterystyki postaci, tak komentował. Tam zaprzyjaźnił się z Jackiem Marczewskim, który studiował w tym samym czasie. Matejko pokładał wielką nadzieję, że obaj zostaną kontynuatorami jego historycznego kierunku. Obaj artyści jednak poszli własnymi drogami. Lata 1879-80 spędził Wyczółkowski we Lwowie. Tam zaprzyjaźnił się z Adamem Chmielowskim, późniejszym bratem Albertem, od którego przejął nastrojowość i symbolizm kompozycji. Chmielowski wpłynął duchowo i twórczo na całe życie artysty. Niewiele brakowało, a Wyczółkowski wstąpiłby do zakonu, jak uczynił to Chmielowski. Malarze we Lwowie mieli wspólne studio przy ulicy Piekarskiej, w którym dyskutowali na wiele podstawowych tematów. Na łożu śmierci Wyczółkowski modlił się do brata Alberta, prosząc go o wstawiennictwo w modlitwie do Boga. W roku 1881 Wyczółkowski powrócił do Warszawy.
gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. W tym czasie powstają piękne portrety i sceny salonowe. Miał łatwość w uchwycaniu podobieństwa portretowanych. Urzekają prostotą ujęcia, bystrością obserwacji i harmonią kolorów. Portret Kunegundy Falińskiej, babki artysty, to popis realistycznego warsztatu. Po mistrzowsku operuje światłem, koncentrując się na zadumanej twarzy i rękach. Akcenty bieli kołnierzyka i mankietów wpływają na równowagę optyczną obrazu. Reszta to popis niuansów ciepłej i zimnej tonacji czerni. Bardzo ważny obraz tego okresu twórczości. W buduarze, mimo że dwie kobiety podziwiające marmurowe popiersie Heleny Modrzejewskiej zajmują większość pierwszego planu, to nasza uwaga kieruje się na pięknie oświetlone popiersie. Tym obrazem Wyczółkowski oddał hołd wielkiej artystce, którą bardzo podziwiał. Obraz ujrzałem raz, 1884 rok, emanuje blaskiem barw i radości. Został zakupiony do zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i stał się jednym z najbardziej popularnych płócien Wyczółkowskiego. W Warszawie stał się bardzo modnym i poszukiwanym artystą. Na malarstwo Wyczółkowskiego znaczący wpływ miały jego podróże. Malarz przebywał w Anglii, Szkocji, Holandii, we Włoszech i w Hiszpanii. Spędził 10 lat na Ukrainie. Pobyt ten sprawił, że artysta zakochał się w tamtejszym pejzażu i ludzie pracującym. Rezultatem tego było odkrycie własnego impresjonizmu. Światło i czysty kolor emanują z jego prac. Talent Wyczółkowskiego jako kolorysty był niezwykły. Rybacy, orka, kopanie buraków są tego przykładem. Aby je malować, Wyczółkowski nocował pod namiotem. Bywało, że te ranne malowania przy wschodzie słońca były powodem zapalenia spojówek. Wieczorem zawożono go do lekarza na opatrunek, aby następnego ranka znowu malował. Często pracował nad swoimi ulubionymi tematami w różnych technikach, powtarzając je w oleju, pastelach, ołówku, a w późniejszych latach w grafice. Po prostu był swobodny we wszystkich technikach. Wielokrotne pobyty na Ukrainie to przełom, nie tylko formalny, ale całkowicie zmieniający sposób myślenia i przedstawiania rzeczywistości. Tam się odmieniłem i zrzuciłem z siebie więzy akademii. Wyczółkowski był bardzo krytyczny wobec swoich prac. Zwykle niszczył swoje prace i zaczynał od początku. Najwyraźniej tylko wybrani wyróżniają się taką pokorą. Był malarzem spontanicznym i optymistycznym. Codziennie pracował kilkanaście godzin. Nie chciał nawet jeść posiłków, aby nie stracić nic z oświetlenia, atmosfery i absolutnie nie zwracał uwagi na niewygody. Zawsze urzekał świeżością, zaskakiwał nowymi formami wypowiedzi, śmiałością decyzji. Do Warszawy powrócił w 1894 roku, aby w 1895 przyjąć propozycję objęcia funkcji profesora w Akademii Krakowskiej i przeniósł się do Krakowa, skąd nadal robił wypady na Ukrainę i Tatry. Słowa Witkiewicza: ja ciebie lubię, wyczuł za to, że ty się, szelmo, tak sztuką bawisz, bardzo trafnie określają charakter twórczości Leona Wyczółkowskiego. Wyczuł malował wielu jemu współczesnych. Uchwycenie podobieństwa portretowanego przychodziło mu z łatwością. We wszystkich portretach wiernie odtwarzał rysy modela i charakter. Portrety Lucjana Rydla, Józefa Chełmońskiego i Juliusza Kossaka są tego dowodem. Portret Kossaka malował na dwa dni przed śmiercią starszego kolegi, którego bardzo cenił, mistrza akwareli i nestora rodziny Kossaków. W kolekcji portretów malowanych w Krakowie jest niezwykły portret Natalii Siennickiej-Duninowej. Ta pani zawsze mi się podobała. Tu artysta wręcz delikatnie ślizga się pastelą, uzyskując bardzo subtelne efekty. Prawdziwy czarodziej pasteli. Tak jak większość artystów młodej Polski, pozostawił po sobie znaczną ilość autoportretów. Za portrety te zdobywał wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą. Są one atrakcją dla kolekcjonerów i chlubą w zbiorach muzealnych.
przyszłym spotkaniu przedstawię Państwu dalszą twórczość Leona Wyczółkowskiego, a w szczególności jego osiągnięcia na polu grafiki. Zachęcam Państwa do własnego studiowania, odkrywania tej bogatej twórczości i wyjątkowo wrażliwej wyobraźni. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!